Miserna cicha staje kalicha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący przed nami śpiący, w promieniach Jezus mały. Oto leżący przed nami śpiący, w promieniach Jezus mały. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam was, kochani bracia i siostry, pielgrzymi. Najpierw pozdrawiam czcigodnych kapłanów, którzy celebrują tę Najświętszą Eucharystię. Was, pielgrzymów obecnych w kaplicy Matki Bożej, w bazylice, przed kaplicą i tych, którzy dzięki mediom społecznym, dzięki telewizji Trwam, a także internetowi, telewizji VOD, łączą się z Jasną Górą w tej południowej porze, aby uczestniczyć w Przenajświętszej Eucharystii. A przez moją posługę modlimy się za świętej pamięci słynnego wielkiego Polaka, patriotę, wspaniałego kompozytora, pana profesora Wojciecha Kilara, który 7 lat temu odszedł do domu ojca. Pozwolę sobie przypomnieć i przytoczyć tylko króciusieńkie świadectwa świętej pamięci profesora, z którym również byłem zaprzyjaźniony, który powiedział: mogę tylko dziękować Bogu za to, że któregoś dnia przyprowadził mnie właśnie tutaj, na to miejsce, które całkowicie zmieniło moje życie i uczyniło, że jestem bliżej Boga. Rzeczywiście, spędził tu wiele czasu. Najpierw czas, kiedy modlił się i komponował, a później, kiedy przybywał rokrocznie i częściej pielgrzymując i modląc się. Czuję się tutaj, że to jest jakby mój drugi dom. I kolejna wypowiedź w 80-lecie jego urodzin tu na Jasnej Górze. Jasnej Górze zawdzięczam właściwie wszystko. Zawdzięczam to, że życie moje potoczyło się tak, jak się potoczyło. Życie jako człowieka, a także życie jako kompozytora. Tu się dzieje tyle wielkich cudów, tyle wielkich uzdrowień, tyle wielkich nawróceń, że właściwie wstyd mówić o tych moich drobnych sprawach. Ale przy tych wielkich cudach są takie małe, skromne, jasnogórskie cuda, jak ten, który mnie tutaj spotkał ćwierć wieku temu, taki na miarę mojej skromnej osoby cud. Kochani, to nieliczne wypowiedzi wielkiego serca i wielkiego formatu człowieka, który rzeczywiście dla polskiej kultury społecznej, kultury medialnej, dla filmów, ale przede wszystkim dla kultury religijnej, dla muzyki, sztuki sakralnej tak wiele uczynił dobra, tak bardzo ją ubogacił. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Kochani bracia i siostry, poszczególne dni, oktawy, dni następujące po uroczystości Bożego Narodzenia mają za cel, aby ta uroczystość prawdziwie wybrzmiewała w naszym życiu. Abyśmy przyjmowali, coraz bardziej poznawali Boga i Jego wielką miłość. Tę miłość, którą objawił nam w Jezusie Chrystusie. Tę miłość, która ucieleśniła się i która rodząc się nadała nowy bieg ludzkości. Ludzkości bardzo znękanej grzechem, słabością. Ludzkości oczekującej na Mesjasza. Dziś spotykamy świętą rodzinę w świątyni jerozolimskiej. Po oczyszczeniu według prawa mojżeszowego rodzice przynieśli Jezusa do świątyni, do Jerozolimy. Tak, aby przedstawić Go Panu. Był to na pewno wymóg prawa i byli posłuszni prawu. Ale również był to wielki gest miłości do Boga. Bo wiedzieli, że to dziecię to Syn Boży, ale wiedzieli, że to dziecię to dar Boży. Dar, który przyszedł od Boga i trzeba Bogu go złożyć.
tej świątyni jerozolimskiej, w Jerozolimie, w której po proroctwie Symeona za kilkadziesiąt lat spełni się to, co usłyszeli, że Jezus Chrystus, On zbawi. On w Jerozolimie dokona zbawienia świata. Że tutaj zostanie złożona szczególna ofiara. Przez tajemnicę Bożego Narodzenia spoglądamy już na krzyż, na Golgotę, na te wielkie dzieła zbawcze, bo przecież wcielenie i narodzenie Jezusa to zapoczątkowało. Na jednym z malowideł przedstawiających Boże Narodzenie pośród świętej rodziny, przy Maryi, Józefie, przy zwierzętach otaczających Jezusa leży dziecię, ale z krzyżem w ręku. Rodzi się z krzyżem w ręku. Artysta chciał przypomnieć, że takie jest posłannictwo Jezusa Chrystusa. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę ze mną witajcie. Jak miła ta nowina, mówcie, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Zawierzajmy Maryi, zawierzajmy siebie samych, nasze rodziny, tych, którzy bardzo oczekują, potrzebują modlitwy, tej modlitwy zawierzenia, oddania. Czyńmy to z wielką radością, ochoczością, tak jak dziś słyszymy, Maryja i Józef zawierzyli i oddali dziecię Jezus Bogu w świątyni. Jeszcze jeden epizod z życia świętej pamięci profesora Wojciecha Kilara. Miałem to szczęście odwiedzić go dwukrotnie w ciągu choroby. I kiedy jeszcze był w szpitalu, w pokoju, telewizor był i pytam, czy pan profesor ogląda cokolwiek, czy jakieś wiadomości. A on powiedział tak. Dla mnie najważniejszym programem w ciągu dnia w tej telewizji i jedynym jest apel jasnogórski. Mówi, to jest moje okno na świat, na Kościół, na całą rzeczywistość i Maryi wszystkie sprawy powierzam. Niech i w nas to pragnienie właśnie spojrzenia przez Maryję, przez to okno, które ona nam otwiera i ukazuje Jezusa, niech będzie też jakimś szczególnym zaproszeniem i pięknym wzorem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój.